W najbliższych dniach odczujemy wyraźny wzrost temperatury. Najcieplej będzie we wtorek i w środę do 28 stopni Celsjusza. Magda Mering, witam. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami prognozy. W sytuacji synoptycznej nadal bez większych zmian. Pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia, ale zacznie do nas napływać się z południowego zachodu, z nad Afryki, coraz cieplejsza masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. W nocy spodziewane jest umiarkowane i małe zachmurzenie bez opadów, natomiast nad ranem lokalnie pojawią się mgły. Termometry wskażą od 12 do 15 stopni, wiatr powieje słabo, a ciśnienie będzie wahać się w okolicach 1013 hektopaskali. Poniedziałek na Pomorzu zapowiada się całkiem pogodnie, okresowo z większym zachmurzeniem kłębiastym, z którego może lokalnie pokropić. Tak symbolicznie. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu do 26 w południowej części regionu. Słabe podmuchy wiatru z pewnością nie będą dokuczać. Na gdańskich barometrach przez cały dzień około 1014 hektopaskali. Na Bałtyku w nocy najpierw południowo-wschodni, potem południowy wiatr od 2 do 4 stopni w skali Beauforta. Jutro zmienny do 3 stopni w skali Beauforta, stan morza 2. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.